Szczęść Boże, Robert Zawadzki, jest to program Zrozumieć Antycywilizację. Tematem dzisiejszego odcinka będzie spór o energię. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan redaktor Karol Gac, portal Do Rzeczy. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże. Panie redaktorze, no tutaj, tak jak tytuł odcinka mówi, spór o energię, chciałbym rozpocząć pierwszym pytaniem. No, czy mógłby pan skomentować, no, co udało się tutaj wynegocjować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiego z panią Ursulą von der Leyen? No i te chociażby tutaj dziwne zachowania, które ostatnio widzimy, no ten spór o Turów, czy chociażby ten sprawa dotycząca tego chowu klatkowego. No i jeszcze do tego dochodzi tutaj oczywiście ten nieszczęśliwy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy mógłby pan odnieść się do tych spraw? No to są bardzo szerokie zagadnienia, panie redaktorze, i właściwie to nam się trochę składa w jedną całość, bo te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które obserwujemy w ostatnich dniach, to tak naprawdę nic innego, tylko batalia o suwerenność, państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy szerzej instytucje unijne, próbują zawłaszczyć sobie kolejne kompetencje, które po prostu im nie należą. One przynależą do państw członkowskich na mocy traktatów, a instytucje unijne próbują się rozpychać łokciami, próbują de facto zawłaszczać te kompetencje po to, by tworzyć coś w rodzaju państwa federalnego, para państwa, super państwa europejskiego, czyli ten sen europejskiej lewicy, który już wiele razy odrzucono, po raz kolejny ma się tym razem zmaterializować za pomocą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po co? Po to, by tak naprawdę wszystkie państwa musiały się podporządkować hegemonii, głównie Niemiec oczywiście, ale nie tylko, czy też tak zwanej starej Unii. I to płynnie przechodzi nam do kolejnych obszarów, o które pan redaktor pyta, czyli właśnie między innymi kwestie energetyki, bo widać wyraźnie, że Niemcy forsują swoją agendę, Niemcy próbują narzucić swój punkt widzenia w kwestii energetyce. Bruksela teraz zrobiła taki plan, który de facto jest na pół ideologiczny, na pół ma być energetyczny, czyli właśnie ten Green Deal. Wczoraj czy przedwczoraj zaprezentowano takie główne założenia teraz zmian, które Unia Europejska mówi o nich wprost, że to ma zmienić nasze przyzwyczajenie, ma zmienić nasz styl życia. Unia Europejska chce na przykład zakazać sprzedaży samochodów spalinowych czy na benzynę i wiele innych rzeczy, które dotkną każdego z nas, bo innymi słowy Unia Europejska coś sobie wymyśliła. Postawiono sobie jakiś cel, elity brukselskie sobie coś wymyśliły i teraz wszyscy mają im się podporządkować. Podobnie zresztą z tym chowem klatkowym. I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Co wynegocjował premier Mateusz Morawiecki, tego nie wiemy i oczywiście zapewne się tego nie dowiemy, bo czym innym jest agenda, czy nawet rozmowy otwarte, a czym innym jednak jest rozmowa w cztery oczy, czy rozmowy kuluarowe. Oczywiście tych tematów palących jest wiele, od tego sporu o praworządność, czy o suwerenność, przez kwestie energetyki właśnie, chociażby kwestie kopalni w Turowie, ale nie tylko. Teraz Unia Europejska przecież chce przeforsować i liberalizować prawo dotyczące elektrowni wiatrowych po to, by stawiać jak najwięcej wiatraków, ale Unia Europejska ma oczywiście własne problemy, więc ta agenda zapewne była bogata w rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z Ursulą von der Leyen, aczkolwiek pewnie tego się nie dowiemy. No ale widać wyraźnie, że Unia Europejska zacieśnia gdzieś tą pętlę, która jest wokół Polski czy państw członkowskich szerzej, zwłaszcza z naszego regionu, próbuje nam narzucić różne rozwiązania, próbuje wymóc posłuszeństwo, bo jak nie, no to widać Polskę czy inne państwa są straszone, są szantażowane, są pod ich adresem kierowane groźby i niestety, ale jest to bardzo negatywne zjawisko, bo widać bardzo wyraźnie i coraz wyraźniej, że Unia Europejska po prostu odchodzi od swoich korzeni, od korzeni i fundamentów, na którym została zbudowana. Mm-hmm. No właśnie, pan redaktor też wspomniał tutaj właśnie o tej całej batalii, której toczymy tutaj w pewnym sensie z instytucjami unijnymi. A czy mógłby pan powiedzieć, jak pana zdaniem, no, można byłoby przeciwdziałać tego typu działaniom Unii Europejskiej?
To jest trudne pytanie z tego względu, że oczywiście to jest proces, który jest rozłożony na lata, nie tylko nawet na tygodnie czy miesiące, ale on jest procesem długofalowym. To oczywiście należałoby de facto zreformować Unię Europejską. Od dawna się słyszy o tym, że Unia Europejska potrzebuje zmian, tylko europejska lewica, europejscy liberałowie mówią w wielkim skrócie jeszcze więcej integracji. No nie, to zawiodło. To zawiodło, to widać było po Brexicie, widać było po innych kryzysach, tyle tylko, że establishment brukselski, bo to jest dla niego wygodne i korzystne, mówi cały czas o tej pogłębionej integracji, a nie ma pogłębionej integracji bez państw suwerennych, bez państw, które tak naprawdę mają swoje kompetencje, mają tutaj własne autonomiczne decyzje i granice. I to nie jest tak, jak próbuje przedstawiać to polska opozycja i oczywiście elity brukselskie, że to orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego to jedno, czy też to, które zapadnie w sierpniu, to jest jakiś skandal, jakiś kuriozum, jakieś wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. To jest fałsz i to jest mit, to jest bzdura, ponieważ to orzeczenie wpisuje się też w orzeczenia innych państw członkowskich. Tego typu orzeczenia zapadły już w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii czy na Litwie i nikt z tego powodu nie rozdzierał szat. Nikt nie mówi o tym, że te państwa wychodzą z Unii Europejskiej. Państwa członkowskie strzegą swoich kompetencji, strzegą swojej autonomii i tutaj ten prymat konstytucji narodowych nad prawem unijnym, a nad prawem unijnym już był wielokrotnie stwierdzany przez sądy konstytucyjne tychże państw, ale widać, że ta batalia cały czas się toczy, że tutaj instytucje unijne wspierane przez Komisję Europejską przede wszystkim no, próbują zawłaszczyć, próbują złamać opór tych państw. No i pytanie, co z tym zrobimy my jako Europejczycy, jako obywatele, również my jako tak naprawdę państwo członkowskie, bo tutaj wydaje się, że Unia Europejska potrzebuje tych zmian i to zmian radykalnych. Widzimy, że to się coraz bardziej staje takim projektem ideologicznym, pewnego narzucania nam światopoglądu i nie tylko zresztą, a po drugie również Unia Europejska jest takim mechanizmem służącym do realizacji interesów Niemiec. Niestety, bo to Niemcy mają tę hegemonię w Europie i to oni rozdają karty, więc jeżeli pan redaktor pyta, co można zrobić, no przede wszystkim należałoby zreformować Unię Europejską. Tyle tylko, że to jest zadanie trudne, ale możliwe. Wydaje się, że to spojrzenie, które gdzieś się rysuje wśród tych państw konserwatywnych, mieliśmy niedawno taką deklarację podpisaną przez Prawo i Sprawiedliwość i wiele innych partii europejskich konserwatywnych, że to spojrzenie naszego regionu, spojrzenie Polski, Węgier czy Europy Środkowo-Wschodniej, no jest coraz bardziej zauważalne, jest obserwowane przez inne państwa i do wielu państw przemawia, bo okazuje się często po fakcie, że to Polska i nasz region mieli rację. Na przykład w kwestii kryzysu migracyjnego, ale również w innych sytuacjach, w innych obszarach. I to jest dobra wiadomość, bo być może uda się zrobić taką koalicję, zmontować taką koalicję, która przeciwstawiłaby się temu zalewowi tej ideologicznej, neomarksistowskiej papki. No, panie dyrektorze, bardzo ciekawie pan ujął tą właśnie ostatnią kwestię dotyczącą tego sojuszu państw, które no, mają wizję tak naprawdę państw narodowych, czyli no, chrześcijańskiej Europy. A tutaj z takim państwem, które no, też pan oczywiście o tym wspomniał, który rzeczywiście ma inną wizję, no to są szczególnie Niemcy. A ostatnio mieliśmy tutaj do czynienia z, chociażby no, z tym głośnym protestem zielonych w Niemczech, którzy protestowali przeciwko no tutaj no, elektrowni atomowej w Polsce. Jakby pan to ocenił? No, dlaczego obce państwo ingeruje w suwerennego tutaj, w politykę suwerennego sąsiada? Dlatego, że tak naprawdę to leży w interesie Niemiec, by Polska nie miała tej elektrowni atomowej. Dlaczego? W wielkim skrócie, jeżeli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, a za chwilę zapewne zostanie, no to Niemcy staną się hubem gazowym na całą Europę i Niemcy do tego tak naprawdę dążą. Oni parli do Nord Stream 2 wbrew wszystkim państwom i wbrew wszystkim instytucjom po to, by rzeczywiście realizować tutaj swoje interesy. No i Niemcy liczą, że będą mogli nam sprzedawać energię po prostu, a co za tym idzie, uzależnią tak naprawdę od siebie Polskę. Poza tym kwestia energetyki w Niemczech też jest niezwykle ciekawa. No, ci, którzy zajmują się energetyką na co dzień i zawodowo, wskazują, że tak naprawdę mamy do czynienia z jednym wielkim oszustwem PR-owym, wizerunkowym, bo Niemcy kreują się na kogoś, kto jest tutaj pionierem w tej zielonej transformacji, zielonej energetyce. Tymczasem jest to mit. Niemcy są jednymi z największych trucicieli w Unii Europejskiej. To oni tak naprawdę emitują bardzo wiele CO2. To oni tak naprawdę zainwestowali ogromne pieniądze właśnie w PR, w ten wizerunek państwa, które jest przyjazne
żelazne tej transformacji energetycznej i de facto próbują wymuszać takie, a nie inne rozwiązania. Tutaj oczywiście każdy ma swoje interesy gdzieś w tle, każdy próbuje forsować swoją agendę, ale widać też bardzo często ten syndrom wtrącania się w sprawy innych państw. No właśnie, chociażby kwestia tej polityki energetycznej, ale Niemcy bardzo wyraźnie próbowali już wielokrotnie pouczać Polskę i Polaków przy innych okazjach. No ale zobaczymy oczywiście, do czego ten cały Green Deal będzie zmierzał, bo taki rozmach, jaki proponuje teraz Unia Europejska, taka rewolucja, no może się zakończyć w dwojaki sposób. I biorąc pod uwagę ten nacisk Unii Europejskiej, no moim zdaniem nic dobrego w ostateczności z tego nie będzie. No właśnie, mówił pan redaktor tutaj o Nord Stream 2, a widzimy tutaj, że jakoś nie ma protestów ze strony Unii Europejskiej przeciwko tej inwestycji. Natomiast jeżeli widzimy, jeżeli chodzi o polskie tutaj gospodarcze sprawy, no mamy na szeroką skalę zakrojony atak na kopalnię Turowie. No i tak naprawdę, czy to jest tak naprawdę prawdziwym celem tego nowego Zielonego Ładu, tego całego Green Dealu? Ja myślę, że to jest w ogóle wiele tych celów równoległych. No tutaj pan redaktor zwrócił uwagę na kwestię kopalni Turów, ale Niemcy tak naprawdę od dawna próbują realizować swoją agendę i swoje interesy w ten czy w inny sposób, wpływając na Polskę, czy w ogóle szerzej na Unię Europejską w kwestii odpowiednich zapisów, czy przy okazji Green Dealu, czy też nie. No tutaj de facto Polska zostaje zmuszona tak naprawdę do transformacji przymusowej, transformacji energetycznej w imię do końca nie wiadomo czego. No bo oczywiście te cele, które są zapisane, to jest jedno, a rzeczywistość, w której żyjemy, to jest sprawa druga. I oczywiście Europa może mówić wiele pięknych haseł, nie zmieni to jednak rzeczywistości. No jeżeli spojrzymy na Chiny, na inne państwa, które emitują dwutlenek węgla, które w ogóle nie przejmują się takimi sprawami, no to zobaczymy, że ta równowaga jest tutaj zachwiana. Ale oczywiście kopalnia w Turowie, no jak w czasach pokazała też, jak walczy się o swoje interesy. Mieliśmy to tak naprawdę styk kilku interesów. Z jednej strony interes Republiki Czeskiej i kwestia wyborów parlamentarnych właśnie w tym państwie. Z drugiej strony kwestie interesów również Niemiec czy Austrii, no jeśli chodzi o kopalnie, które są na tych terytoriach. No próbowano zamknąć kopalnie w Turowie po to właśnie, by wzmocnić tamte kopalnie. No tutaj to w dodatku próbowano to zrobić jednoosobową decyzją z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To w ogóle było kuriozum. No i to pokazuje, do czego dąży Bruksela. Znaczy dąży się do tego, by właściwie jednoosobowo, nie wiadomo na jakiej podstawie, decydować o dzisiaj kopalnie, a jutro być może kto wie o czymkolwiek innym. No i widać, że to TSUE próbuje sobie tak zagarniać te kompetencje właśnie po to, by 27 sędziów, którzy są w dodatku wybierani w sposób niedemokratyczny, nietransparentny, tak naprawdę mogło decydować o losach de facto całej Unii Europejskiej czy Europejczyków. No tak to nie działa. To nie jest tak, że kopalnie zamyka się z dnia na dzień, bo jakaś pani sędzia sobie tego zażyczy. Już nie mówiąc o tym, że to są miejsca pracy, że to jest ważny element gospodarki, czy kwestia w ogóle bezpieczeństwa energetycznego państwa. Więc mówimy o wielu różnych obszarach, ale niestety tak, Nord Stream 2 pokazał, ile jest warta solidarność europejska, ile jest warta suwerenność energetyczna. Tak naprawdę rząd Zjednoczonej Prawicy dopiero po 2015 roku zajął się tą sprawą na poważnie. Wcześniej nikomu tak naprawdę to nie przeszkadzało. I dopóki rząd Platformy był uległy względem chociażby Niemiec, a także Federacji Rosyjskiej, to dopóty tych różnych problemów nie było. A wraz z tym, jak Polska zaczęła walczyć o swoje interesy, o swoją suwerenność, no to nagle otwierały się kolejne pola konfliktu. I z tym tak należy moim zdaniem tak to postrzegać. My nie mówimy o żadnej praworządności, my nie mówimy o tym czy innym, my tak naprawdę mówimy o czystej, brutalnej polityce, o walkach o własne interesy i tak na to moim zdaniem należy patrzeć. Panie dyrektorze, no właśnie tutaj widzimy interesy Niemiec, Rosji, a gdzie jest interes Polski w tym wszystkim? Problemem jest oczywiście no, działanie naszych wewnętrznych elit politycznych. Tu mam na myśli opozycję. No widzimy tutaj, że wielu z nich ma tak naprawdę na ustach hasła tutaj ekologiczne, jak to trzeba iść w tym kierunku i jak to Polska jest jakimś trucicielem i w ogóle. Ale no na przykładzie no, tutaj to chociażby naszej ostatniej interwencji z naszego programu, o której też mówiliśmy w Państwa tutaj portalu Do Rzeczy czy w innych mediach w mieście Krakowie, no to tutaj ostrzegaliśmy o tutaj podtopieniach, no i co? I wydarzyło się to tydzień temu. Jeszcze do tego była zagrożona elektrownia na pan prezydent Jacek Majchrowski. No nie robi sobie dalej nic z tym i z urzędnikami i nie interesuje ich, na to wychodzi życie i los tysięcy mieszkańców, czy chociażby dalej te podtopienia kościołów, czy tam szkoły podstawowej. I tak jest również w wielu samorządach. Jak pan myśli,
z czego wynika no, taka fałszywość tak naprawdę tych elit opozycji? Dotyka pan, panie redaktorze, bardzo trudnego zagadnienia, trudnego w tym sensie, że to jest bardzo bolesne zagadnienie, ponieważ zazwyczaj w każdym państwie europejskim i nie tylko elity polityczne walczą jednak o interesy własnego państwa i są pewne punkty, które są wyłączone z walki politycznej. Tymczasem polskiej opozycji to odsunięcie, czy raczej obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy, bo odsunięcie nie przy pomocy wyborów parlamentarnych, tylko poza wyborami, poza metodami pozaparlamentarnymi, tak przesłoniło oczy, że właściwie chyta się każdej możliwej okazji, by zdestabilizować sytuację polityczną, by uderzyć w polski rząd. I to jest smutne, bo tutaj widać, że nie ma absolutnie żadnej sprawy niemalże, w której opozycja nie mogłaby zaatakować rządu, także na forum unijnym. Opozycja od 6 lat nie robi nic innego, tylko używa wszelkich możliwych środków, tych dostępnych i tych mniej dostępnych, od sytuacji wewnętrznej, od manifestacji ulicznych, po jakąś ingerencję zewnętrzną. Wszystko po to, by tak naprawdę spróbować w jakimś stopniu sprawić problemy Zjednoczonej Prawicy i odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy, bo myślę, że opozycja liczy na to i to jest chłodna kalkulacja, że jeżeli zmniejszy się poparcie społeczne dla rządu, to tak naprawdę wzrośnie dla niej. A to tak nie działa. Polacy widzą te działania opozycji i to jest niestety działanie bardzo szkodliwe, bo po pierwsze to obniża w ogóle prestiż naszego kraju, ale też tak naprawdę pozycję naszego państwa. To nie jest tak, że potem nawet jeżeli rządziłaby opozycja, to tutaj jakoś ta pozycja by wzmocniła się. No nikt nie robi niczego za darmo. Jeżeli ktoś pomógłby opozycji, to potem by coś w zamian na coś liczył. No i kopalnia w Turowie jest to doskonałym przykładem. Znaczy politycy opozycji, którzy najpierw jeden przez drugiego prześcigali się, mówiąc o tym, że tak, trzeba zamknąć kopalnię, bo tak zdecydowało TSUE, tak, to jest w ogóle sprawa nadrzędna, a potem, gdy premier Mateusz Morawiecki powiedział twarde nie, gdy nagle politycy opozycji zobaczyli, że ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, że tak naprawdę tutaj gra idzie o miejsca pracy, to nagle się okazało, że tak, trzeba, nie można zamknąć Turowa. Szymon Hołownia, który potrafił w kilka dni zmienić zdanie o 180 stopni, no pokazuje to wszystko, jak polska opozycja podchodzi do tej polityki. Znaczy tutaj ja mam wrażenie, że niestety, ale duża część polityków będzie przyklaskiwać wszelkim takim działaniom, będzie do nich zachęcać, które tylko mogłyby uderzyć w rządzących, a de facto tak naprawdę w Polskę, bo o tym jest mowa. Skoro głosowali za takimi rezolucjami, które uderzały w nasz kraj, no to chyba nie ma już czegoś takiego jak polska racja stanu, jak interes narodowy właśnie dla tych polityków i to jest smutne, bo to też pokazuje pewną mentalność tych elit. Ja rozumiem, że dla nich Unia Europejska jest świętością, że patrzą jak w obrazek to, na co dzieje się na Zachodzie, ale tak naprawdę mam wrażenie, że cały czas niestety duża część polityków nie może przeboleć tego, że nastąpiła zmiana władzy już 6 lat temu i cały czas gdzieś się zaklęta w tej bańce i to widać też potem, co ogłoszą ci politycy, więc to jest bardzo toksyczna sytuacja, bardzo szkodliwa z punktu widzenia państwowości, z punktu widzenia społecznego, no bo kto ma dbać o interes narodowy, interes państwa, jak nie politycy, jak nie klasa polityczna. A w tej sytuacji tak naprawdę de facto połowa klasy politycznej, mam czasem wrażenie, że nie tyle nie dba o interes narodowy, co nawet wręcz go podważa, czy uderza bardzo często w interesy naszego państwa. I to właśnie nie rządu, tylko państwa, bo oni twierdzą, że próbują przeszkadzać Prawo i Sprawiedliwości, czy uderzać w rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie jest tak. Oni de facto osłabiają Polskę na arenie międzynarodowej, uderzają w interesy polskie, jakkolwiek by tego nie oceniać. No i niestety cieszą się też zaufaniem pewnej części społeczeństwa. A jak pan redaktor ocenia no tutaj działanie pana Szymona Hołowni? No bo właśnie widzimy, jest to osoba, która no tutaj bardzo no często posługuje się tymi hasłami populistycznymi dotyczących ekologii. No ale w praktyce, gdy tak jak mieliśmy tutaj przykład Turowa, no to było zachowanie takie, jakie żeśmy widzieli. No i jak pan uważa, czy pan Szymon Hołownia w ogóle byłby w stanie zagrozić panu Donaldowi Tuskowi w jego powrocie? I jakby jaką rolę mają tak naprawdę tutaj w tej układance elity europejskie? To jest znowu wielowymiarowe pytanie, bo z jednej strony ja nie uważam, żeby Szymon Hołownia był jakimś groźnym konkurentem dla Donalda Tuska. On oczywiście mówi do innego elektoratu, elektoratu też młodszego, ale Szymon Hołownia czy Polska 2050 to w mojej ocenie jest taka polityczna wydmuszka. Tam jest dużo ładnych słów, dużo haseł, które być może są piękne i ładnie brzmią, tyle tylko, że tam nie ma żadnej politycznej treści. Szymon Hołownia mówi wiele o tym, co by chciał zrobić, ale nie mówi, jakby to chciał zrobić. I z tego punktu widzenia ja podchodzę dosyć z dużą dozą sceptycyzmu co do
Polski 2050, patrząc też na to, że tworzą ją w dużej mierze byli ludzie Platformy Obywatelskiej, związani z Donaldem Tuskiem czy z Platformą Obywatelską. Więc jaka to jest nowa jakość czy nowa świeżość na polskiej polityce, jeżeli tam co drugi polityk to jest polityk Platformy Obywatelskiej? A co do elit europejskiej, ja mam wrażenie, że Donald Tusk wrócił teraz do kraju, do polskiej polityki, bo musiał. Nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że musiał. Bo tych lepszych momentów na powrót już było kilka. Donald Tusk odżegnywał się od tego powrotu, nie chciał do polskiej polityki wracać, ale mam wrażenie, że widzimy zmierzch kanclerz Angeli Merkel, czyli takiej politycznej mentor i protektorki Donalda Tuska. W ślad za tym, biorąc pod uwagę, jak był marginalizowany i w Europejskiej Partii Ludowej i nie tylko, to myślę, że Donald Tusk po prostu stwierdził, że wracać do Polski musi. On oczywiście nie przepracowywał się za bardzo jako szef Rady Europejskiej czy Europejskiej Partii Ludowej, ale teraz już był wybitnie na marginesie, niezauważany i myślę, że chciał wrócić do polskiej polityki po to, by jeszcze trochę pobyć w blasku fleszy i budzić tutaj zainteresowanie, ale myślę też po części, że to wymusiło otoczenie zewnętrzne, że tutaj jednak były jakieś naciski zewnętrzne na to, by Donald Tusk wrócił i być może wygrał z Prawem i Sprawiedliwością, bo Donald Tusk był wymarzonym premierem, wymarzonym politykiem z punktu widzenia interesów państw Europy Zachodniej, z punktu widzenia interesów Niemiec czy Francji, na pewno nie Polski. Donald Tusk prowadził politykę uległości, w efekcie interesy państwa podporządkowywał własnej partii albo też własnym osobiście, o czym się przekonaliśmy, gdy poleciał do Brukseli i został szefem Rady Europejskiej, więc to, jak Polska prowadziła politykę zagraniczną przed 2015 rokiem, było idealną sytuacją z punktu widzenia państw europejskich i myślę, że wielu polityków, wiele państw chciałoby tego, by ta polityka była prowadzona tak, jak była wcześniej, bo na tą obecną politykę zagraniczną możemy narzekać, możemy się spierać, możemy czasem mówić o pewnej nieudolności, ale ja nie mam wątpliwości, że tutaj ta polityka jest prowadzona albo rząd stara się ją prowadzić w sposób dużo bardziej suwerenny niż prowadził ją Donald Tusk i takich przykładów na to moim zdaniem jest wiele. I tu, panie redaktorze, musimy już postawić kropkę. Dziękuję panu redaktorowi za udział w naszym programie. Z panem Bogiem. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję również szanownym widzom za oglądanie naszego programu. Pozdrawiam. Z panem Bogiem.